Chcę wam powiedzieć teraz jedną rzecz taką najpierw. Chodzi mi o to, o czym dziś mówimy tutaj, o tym, co nam Duch Święty tutaj pokazuje, w związku z głoszeniem Ewangelii. Ewangelia, jeżeli masz prawidłową doktrynę, to ty prawidłowo głosisz. Jeśli masz prawidłową doktrynę, to ty prawidłowo głosisz. Bez względu na to, jaki ty jesteś. Czy ty jesteś mądry, głupi, nieważne. Czy ty jesteś grzeszny, czy niegrzeszny, to nie jest ważne. Rozumiecie? Nie wiem, czy wszyscy mnie rozumieją dobrze. Żeby głosić Ewangelię, to nie trzeba nawet w czystości żyć. Nie. Chcę, żebyście zrozumieli. To Święty Paweł o tym dawno mówi. To mówi, czy szczerze, czy obłudnie, ważne, żeby Ewangelia była głoszona. W ogóle w czasie, jak Paweł siedział w więzieniu, to tam ludzie, którzy go pilnowali w tym więzieniu, powtarzali po Pawle, szydząc z niego. I się inni nawracali, jak to słyszeli. Ja już znam przypadki głoszenia ludzi, którzy ćpali, pili. Już nie mówię o takich drobnych rzeczach, jak palenie czy inne sprawy. To nie. I Ewangelia była głoszona i się ludzie nawracali. A więc jedną rzecz my wiemy na pewno, że stan naszych dusz, on w ogóle nie wpływa na głoszenie Ewangelii. W ogóle. Wiecie, co wpływa na głoszenie Ewangelii w tym wypadku? Tylko potępienie. Czyli jak chrześcijanin jest potępiony, to mu wiara gaśnie. A ja znam tak bardzo... Posłuchajcie teraz, co powiem. Bardzo ważna rzecz. Znam tak bardzo zaburzone umysły chrześcijan, że oni trwają w grzechach, ale nie dają się potępić. W związku z tym oni mają wystarczającą wiarę, żeby jej się głosić. I oni to robią. Po pijanemu się uzdrawia chorych, różne rzeczy się robi i to działa. To działa. Straszne to dla niektórych, ale niestety taka jest prawda. Ale coś wam powiem, jaka jest różnica poziomów głoszenia Ewangelii, bo to tutaj nie ma żadnego problemu. Czyli jeśli ktoś nie jest potępiony, nie poddaje się potępieniu diabelskiemu, to jakikolwiek będzie jego stan, to on będzie szedł i będzie głosił Chrystusa. I taka jest prawda. Ale jeżeli zrozumiesz to, co dzisiaj było tutaj powiedziane, że ty jesteś zjednoczony z Bogiem i w głębokim przekonaniu zjednoczenia z Bogiem będziesz głosił Ewangelię, to dopiero zobaczysz różnicę. To jest dopiero petarda. Kiedy na ulicę wychodzi człowiek, który jest absolutnie przekonany, że jest jak Chrystus. Że nic go nie różni od Chrystusa. Nic. To jest petarda. Rozumiecie mnie? Tutaj zobaczycie różnicę. Tutaj zobaczycie różnicę. Dlatego bardzo was proszę, zgłębiajcie to, o czym tu było dziś mówione i nie pozwólcie, żeby jakieś były granice, bariery. Jeżeli idziemy głosić Chrystusa, publicznie, indywidualnie, nieważne, jako osoby świadome, stuprocentowego zjednoczenia, nie ma w nas ani grama niepewności, że jest jakaś różnica między mną a Chrystusem, tak? No to ty jesteś człowieku maszyna duchowa. Maszyna duchowa. Ty się nie zastanawiasz nad tym, czy jak ty położysz ręce na kogoś, to czy to ktoś będzie uzdrowiony. Ty w ogóle nie masz takiego czegoś w głowie. Ty się nie zastanawiasz, czy jak ty powiesz do demona, to on wyjdzie. Ty się nie zastanawiasz nad tym, że to, co ty mówisz, to może nie mieć na sobie mocy. Rozumiecie? Ponieważ jesteś świadomy zjednoczenia z Chrystusem.
Rozumiesz to? To tu się mieści. Ja jestem tak świadomy zjednoczenia z Chrystusem, rozumiecie, że mnie w ogóle jakby w pewnym sensie nie dotyczy ten świat, jeżeli ja wykonuję dzieła Boże. To on jakby mnie nie dotyczy. To nie ma czegoś takiego, że ja gdzieś pójdę i ja nie wykonam prawidłowo zadania. Takie coś jest niemożliwe. W ogóle jest niemożliwe dla mnie niewykonanie zadania prawidłowo. Zobaczcie sobie mąż głowę. To skrajna formuła pychy jest. Tak to świat określi. I religia też. Mnie nieraz ktoś pytał, ty masz coś takiego, że nie wiem, się zastanowisz na tym. Kiedyś mnie pytano bardziej, teraz już mniej, bo się mniej ludzi do mnie odzywa, ale mnie pytano, czy ty się zastanawiasz nad tym, co ty mówisz. A ja mówię, po co, skoro ja mówię zawsze dobrze. No wiesz, no nie chcę się rozmawiać z takim człowiekiem. Rozumiesz? No nie chcę się rozmawiać. Tylko to jest jedyna formuła funkcjonowania. Nie wiem, czy rozumiecie, o czym ja mówię. W ogóle, jak ktoś nie będzie rozumiał, to proszę podejście do mnie po nabożeństwie, to ja z wami o tym porozmawiam. Jak ktoś tego nie rozumie, co ja mówię. Nie wolno tobie w sobie podważyć Chrystusa. Zjednoczonego z tobą. Rozumiesz? Nie możesz podważyć. Rozumiesz? Nie możesz podważyć. Nie możesz podważyć. Nie możesz podważyć. Nie możesz podważyć. W ogóle wiesz, że jak ktoś podważasz, to leżysz. 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 Rozumiesz? To ci powiem. Odkryto w naszych kanałach bakterie coli. W Nasielsku, tam na tamtych terenach. Dowiedzieliśmy się o tym. Jak się o tym dowiedziałem, to pomodliliśmy się, stawieńcy też się o to pomodlili, wróciłem do domu, kupiliśmy dwie zgrzewki wody mineralnej. No i oczywiście stanąłem przed pierwszym dylematem w związku z tym. No, czy będę pił tą wodę z kranu, czy nie będę pił tej wody z kranu? No i co? I piję wodę z kranu. Dlaczego ja piję wodę z kranu? Bo po cholerę miałbym się modlić, gdybym miał wody z kranu nie pić. Po co miałbym absorbować stawienników, jakbym miał nie pić wody z kranu? Po co? Musiałbym podważyć to, że w ogóle ja, moja wiara i ci wstawiennicy, to się do czegokolwiek nadajemy. Rozumiecie, o czym mówię? Ale ja w swojej głowie jestem bardzo prymitywny w tych sprawach. Dla mnie krzyż to jest taka rzecz. W ogóle to jest jedyny krzyż, który my mamy. Rozumiecie? To jest najbrzydszy krzyż, jaki w ogóle widziałem. Kolczasty. Rozumiecie? W ogóle tam nie ma co rozważać w tym krzyżu. Weź go trochę porozważaj, to zobaczysz w nim same mankamenty. Nie wolno ci podważać Chrystusa w tobie. Nie wolno ci podważać Chrystusa w tobie. Rozumiesz, o czym mówię? Jak idziesz głosić Ewangelię, to musisz wiedzieć, że jesteś taki sam jak Jezus. A powiem więcej, musisz wiedzieć, że to Jezus. Choćby przed chwilą twoje ciało narozrabiało tak, że nie pytaj. Bo ty w duchu jesteś Jezus. Rozumiesz? I ty idziesz głosić Ewangelię w duchu. Proszę cię, zrozum to. Bardzo ważną rzecz do ciebie mówię teraz. To jest moja prośba, bo nie zobaczysz różnicy. Nie zobaczysz tej różnicy. A ja chcę, żebyś widział różnicę.